Bywa tak w życiu, że mamy pewnego rodzaju natłok myśli, nie wiemy na czym się skupić, ta pęd życia, wielość spraw, które mamy do załatwienia, rozdrabnia nas na mniejsze części, przez co nie umiemy się skupić na rzeczach naprawdę istotnych. Dzisiaj w tej Ewangelii zatrzymało mnie właśnie to zdanie. Święty Jan kończy swoją Ewangelię takimi słowami, że jeszcze wiele rzeczy można by napisać, wiele rzeczy powiedzieć o Panu Jezusie, o tych wydarzeniach, o tym, czego nauczał, czego dokonał, ale cały świat nie pomieściłby ksiąg, jeżeli by to wszystko dokładnie spisać. Mimo wszystko święty Jan pod natchnieniem Ducha Świętego przekazuje nam to, co najważniejsze. Czy te inne rzeczy, czy można powiedzieć, że to, co zrobił Pan Jezus, było mniej ważne? Najwyraźniej tak. I w naszym życiu również bardzo ważne, żebyśmy właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego dobrze potrafili rozeznać, czy chcieli rozeznać, prosili Ducha Świętego o to, abyśmy potrafili ograniczyć się na początku do tych rzeczy najważniejszych, do tego, co potrzebuję tu i teraz, tego, co jest związane z moim powołaniem, tego, co jest związane z moim przeżywaniem relacji do Pana Boga, do moich bliskich. Dopiero później te rzeczy, które mogę sobie odpuścić, które mogę w jakiś sposób zostawić, może one są jakimiś miejscami, które powodują, że właśnie te ważne rzeczy schodzą na dalszy plan, że to, co powinienem zrobić, zostaje rozdrobnione, zostaje przyciemnione, zostaje zepchnięte na bok, a to zupełnie nie jest potrzebne. Święty Jan postanowił napisać swoją Ewangelię właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego i umieścił w nim wszystko to, co najważniejsze do tego, żeby przekazać nam. Kiedy my to czytamy, czytamy wszystko to, co Pan Jezus chciał nam pokazać, a że tych rzeczy było jeszcze więcej, będziemy je odkrywać każdego naszego dnia, każdego naszego życia. Przecież Pan Bóg działa. Działa w nas za sprawą swojego Ducha Świętego. Jutro będziemy przeżywać ten wielki dzień, zesłanie Ducha Świętego. Wołajmy, prośmy o Ducha Świętego dla nas, tego, który nas umacnia, tego, który powoduje, że nasza relacja do Pana Boga żyje, że my żyjemy razem z Nim, a wtedy napiszemy też swoją księgę Ewangelii i również będziemy świadkami tych wielkich dzieł, które Jezus dokonuje w nas.